popieram kandydaturę pana profesora Pawła Strzeleckiego w nadchodzących wyborach rektorskich, przede wszystkim dlatego, że wierzę w jego umiejętność dialogu, dar porozumienia, nawiązania porozumienia z przedstawicielami bardzo różnych dyscyplin naukowych, a także dar mówienia, często do bardzo młodych ludzi, często w sprawach bardzo trudnych, tak aby wydawały się łatwiejsze. Dar słuchania innych, tak aby umieć im pomóc. Uważam, że pan profesor Paweł Strzelecki udowodnił, że dary te posiada. Jego program jest świadectwem wysłuchania głosów bardzo różnych grup w ramach społeczności akademickiej, a wspaniali ludzie, których przekonał do tego, aby weszli w skład jego ekipy rektorskiej, reprezentują różne dziedziny nauki. Wierzę, że będą razem pracować jako jedna drużyna i sprawią, że Uniwersytet Warszawski będzie znowu skonsolidowany po tym trudnym okresie reform, ale także kwarantanny. Z mojej perspektywy, humanistki, literaturoznawczyni, a także anglistki, symbolem umiejętności komunikacyjnych pana profesora Strzeleckiego jest fakt, że miał on w swoim życiu epizod pracy w charakterze profesjonalnego tłumacza. To wtedy zetknęłam się z nim po raz pierwszy. Jako studentka współpracowałam z jednym z magazynów literackich wydawanych przez koncern wydawniczy Pruszyński SPK. Pan profesor w tamtym czasie tłumaczył u tego samego wydawcy literaturę popularno-naukową poświęconą matematyce, pokazującą młodym czytelnikom, że matematyka nie jest hermetyczna czy oderwana od rzeczywistości, ale wręcz przeciwnie, jest językiem, w którym możemy opisać wszechświat i komunikować go. Pan profesor tłumaczył więc niejako podwójnie, z języka angielskiego na język polski, ale także z języka nauk ścisłych na język humanistyki. Robił to dobrze. To oczywiście tylko analogia, jaką lubią literaturoznawcy, ale pokazuje, dlaczego uważam, że pan profesor Paweł Strzelecki będzie umiał i potrafił stworzyć uniwersytet, w ramach którego przedstawiciele nauk ścisłych i humanistyki będą wreszcie działali razem.